wszyscy gotowi na bitwę. Zaczynamy! Simi, simi, simo! Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego rozmachu imprezy. Na imprezę przybyło bardzo dużo przedszkolaków, było aż 58 uczestników w bitwach 3 na 3 przedszkolaki. Do tego przedszkolaki przyprowadziły ze sobą mamy, tatusiów, ciocie, siostry, wujków, kuzynów. Naprawdę było multum ludzi, którzy dawali bardzo pozytywną energię na bitwach. Impreza jest wspaniała, przedszkolaki się zaprezentowały super, widownia jest bardzo rozgrzewająca, dopingująca dzieci. Jestem bardzo mile zaskoczona, że jest taki odzew społeczeństwa, zarówno podczas walk dzieci, jak i podczas licytacji. Oprócz tego, że na imprezie unosi się pozytywny klimat, ludzie dają dużo energii, udało nam się też wylicytować dużo pieniędzy. Ludzie bardzo się w to angażują i widać, że chcą pomóc Olafowi. Świetna, jestem pod wielkim wrażeniem. W ogóle bardzo szczytny cel, przede wszystkim szczytny cel. Bardzo podziękuję Gregorego. Bardzo się cieszę z frekwencji, która jest dzisiaj, jest bardzo dużo osób. Jest świetna atmosfera. Rewelacja, moim zdaniem rewelacja. Myśleliśmy, że przyjdzie dosłownie parę osób, przedszkolaków z rodzicami. Zwłaszcza, że pogoda miała być ładna, więc myśleliśmy, że jednak dzieciaki wybiorą spacery, a frekwencja 100%, a nawet lepiej. Nie spodziewaliśmy się na pewno. Bardzo się cieszę, że są tacy ludzie w Bielawie, ludzie dobrej woli, tak jak pan Grzegorz i pani dyrektor przedszkola niepublicznego Chatka Puchatka, że znaleźli w sobie wiele energii i siły, aby zorganizować taką imprezę charytatywną na pomoc dla Olafa, który walczy z chorobą. Dziękuję wszystkim przedszkolakom za przybycie. Połamaj to wszystko. Połamaj. Oh, I guess it's enough.